ostatnimi srebrnymi medalistami Mistrzostw Polski, czyli Konradem i Krystianem Piekarskimi z klubu LP Metal Fach Sokółka. Trzecie miejsce tym razem dla Mistrzów Polski obrońców tytułu, czyli Radosława Babicy i Karola Skowerskiego z klubu Nosan Galeria Echo Kielce, a także dla Wojciecha Szewczyka i Mateusza Śniegockiego z Konsalnetu Warszawa. Walkę o rozbicie wygrali zawodnicy z północy Polski i otworzył ten pojedynek Krystian Piekarski. Zobaczmy jeszcze raz rozbicie. Dynamicznie. Dwie bile, przynajmniej tyle naliczyłem tak na szybko w wózach. Jak z pozycją do dwójki? Na pewno dostęp do niebieskiej kuli jest. Ale czy można tutaj myśleć o wbijaniu? Wydaje mi się, że nie ma możliwości bezpośredniego wbicia. Jest za to całkiem ciekawa okazja, żeby szukać odstawnej. Jednak świetnym dublem na otwarcie tego pojedynku popisuje się Konrad Piekarski. Zobaczmy jeszcze raz ten strzał. Naprawdę wielkie wyczucie Konrada. Świetnie to zmierzył. No troszeczkę za daleko ta biała uciekła. Teraz nie najłatwiejsza ta czwórka przed Krystianem, ale jeżeli upora się z nią starszy z braci Piekarskich, to już za chwilę wszystko będzie na najlepszej drodze, żeby do tego pojedynku lepiej weszli bracia Piekarscy. Jednak spory dość błąd Krystiana. Szczęśliwie dla pary z Sokółki zawodnicy z Lubina nie mają, już teraz z Wrocławia, przepraszam, nie mają możliwości bezpośredniego wbicia różowej kuli. Czyli oni pokuszą się o dubel? No śmiem wątpić. To byłoby co najmniej ryzykowne, a na pewno nierozważne. Zakładam, że sondują teraz możliwość zagrania jakiegoś sejfa. Przyznam szczerze, że przy takim rozproszeniu kul trudno o jakieś łatwe w wykonaniu zagranie defensywne. Jednak wpadli na jakiś pomysł Konrad i Mieszko. Zobaczmy jeszcze raz ten sejf. Czwórka odprowadzona w okolice kieszeni, prawej górnej kieszeni, biała schowana za dziewiątką i za piątką, czyli bardzo dobre zagranie. Pewnie byłoby nieco lepiej dla zawodników ze Śląska, gdyby nieco dalej potoczyła się ta biała bila, wtedy zdecydowanie ciężej byłoby Konradowi wyjść z tego sejfa, a tak chyba nawet nie musi zagrywać o bandę. Jak on sobie poradził, chciał posłać białą mniej więcej w to samo miejsce, w które posłał ją wcześniej Konrad Juszczyszyn. Zagrał za mocno i zawodnicy Banda Club Sky Tower Wrocław mają możliwość zainicjowania wbiciem tego podejścia. Czwórka przed nimi to nie jest łatwa bila, to nie ulega wątpliwości. Ale myślę, że sama górna rotacja, którą wymusza bliskość białej i bandy, powinna wystarczyć, żeby pozycjonować na piątkę. Fenomenalnie zagrywa Mieszko Fortuński. Centralnie w wózę, naprawdę to nie był łatwy strzał. Jaka pozycja do piątki. Kapitalnie wszedł Mieszko w ten pojedynek. O ile udał im się utrzymać taką skuteczność na trudnych bilach, to myślę, że będziemy powoli mogli wieszać medale na szyję, ale jeszcze do tego bardzo daleko. Cztery kule na stole. Teraz już te łatwiejsze, jeśli można tak powiedzieć. Siódemka, ósemka i dziewiątka. Teraz wydaje mi się, że dość intensywnie będzie musiał zagrać Konrad, żeby przenieść właśnie tak, jak to teraz robi, białą w okolice prawej bandy. Już teraz delikatne zagranie Mieszka powinno wypracować pozycję. Właśnie tak się dzieje. I Konrad Juszczyszyn, na co możemy śmiało stawiać pieniądze, za chwilę da prowadzenie swojej drużynie. Mamy 1-0. Sponsorem relacji jest firma Brześć, producent pieczywa cukierniczego. Partia numer 2, rozbicie Mieszka Fortuńskiego. Bardzo dobrze skontrolowana biała bila. Tam oczywiście zderzenia z innymi kulami sprawiły, że powędrowała w górę stołu. Czy coś wpadło? Zobaczmy to jeszcze raz na powtórce. Oj, dużo się tam działo z kulami. Chyba przy stole pozostaną zawodnicy z Wrocławia i mają okazję
mają szansę właściwie na dłuższe pozostanie w grze. Zobaczmy to, ten strzał, to o ile się nie mylę, będzie najtrudniejsze zagranie w tej partii, ale wybornie radzi sobie Konrad Juszczyszyn. Kapitalnie to zrobił młody zawodnik z Lubina, mistrz Polski amatorów z 2010 roku. Chyba że jakoś źle oceniłem położenie dwójki. Wydaje mi się, że jest do niej dostęp, że jest możliwość jej wbijania, więc nie muszę wycofywać się ze swoich zachwytów nad zagraniem Konrada Juszczyszyna. Teraz delikatnie Mieszko, wpada ta dwójka. Zawodnicy z Wrocławia ciągle w grze. No teraz już chyba nic złego im się przytrafić w tej partii nie może, chociaż zwróćmy uwagę, że zarówno Mieszko, jak i Konrad Juszczyszyn są graczami leworęcznymi i nie z każdej pozycji łatwo im wbijać kulę. No teraz troszeczkę niewygodne złożenie dla Konrada Juszczyszyna, ale nie takie, które przekreśla jego szanse na wbicie. Delikatnie wpada bardzo pewnie ta trójka, jest pozycja do czwórki. No proszę zwrócić uwagę, świetna pozycja do czwórki, dwie bile pośród tych, które są na stole przy łzach, a więc chyba za chwilę będziemy mieli 2-0. Teraz Konrad będzie musiał z odpowiednim wyczuciem wycofać białą bilę. Właśnie tak jak zrobił to teraz. Zakładam, że ponownie doczekamy się zagrania z dolną rotacją, jeśli chodzi o pozycjonowanie Mieszka z siódemki na ósemkę. Tak jest. Bardzo spokojnie, bardzo pewnie, bo i sytuacja na stole nie wymaga żadnej nerwowości. Teraz jedna banda, druga banda po tym, jak wpadła ósemka i jest pozycja do dziewiątki, czy nie za daleko jednak? No wydaje mi się, że miejsce, w którym zatrzymała się biała, jeżeli chodzi o wbijanie dziewiątki, jest akceptowalne, ale gdyby Konrad zagrał nieco lżej, byłoby zdecydowanie wygodniej Mieszkowi wbijać o tę ostatnią kulę. I jakiż błąd, proszę Państwa, myślałem, że po tym tańcu dziewiątki z kantami, że tak to ujmę, ostatecznie bila z paskiem znajdzie drogę do łzy, a tym samym mamy praktycznie rzecz biorąc 1-1, bo nie wyobrażam sobie, żeby bracia piekarscy pomylili się na dziewiątce, która stoi w łzie. Który z nich się zmierzy z tym strzałem? Krystian. Podejrzewam, że nawet gdyby musiał zagrywać o 3 bandy zanim dziewiątka wpadnie do łzy, to i tak by sobie z tym strzałem poradził. Jakieś tutaj dyskusje między zawodnikami. Przyznam szczerze, że nie wiem, czego dotyczą. Na pewno nie są to jakieś przejawy wrogości, agresji, ale zobaczmy, jak Krystian Piekarski radzi sobie z tą dziewiątką. Gdzie też biała zmierza? No nie jestem pewien, czy właśnie taką trajektorię białej bili przewidział Krystian po tym strzale. W każdym razie 1-1 rozbijać będzie Konrad Piekarski. Na relację zaprasza Mac Marketing, dystrybutor zestawów bilardowych. Jesteśmy już w partii numer 3, rozbicie Konrada Piekarskiego. Przyznam szczerze, że nie wiem, czemu młodszy z braci piekarskich tak zwiesił ramiona, czyżby nic nie wpadło. Zobaczmy jeszcze raz. Tam blisko była piątka, ale okazuje się, że chyba wszystkie bile pozostają na stole, jak z dostępnością żółtej kuli. No, myślę, że jest ona bardzo ograniczona, zwłaszcza przez bilę pomarańczową. Czy też tak jest, to jest bila pomarańczowa. Chociaż coś tutaj kombinuje Mieszko. Oj, szukał, to raczej Konrad Juszczyszyn. To miało być masę, które pośle żółtą bilę, jedynkę do łzy, które pozwoli zostać zawodnikom z Wrocławia przy stole, ale przyznam szczerze, że no tak nonszalanckiego, tak nierozważnego błędu nie spodziewałbym się w finale. No to był faul, jak Państwo doskonale zdają sobie sprawę. I to jest na dobrą sprawę podanie jak na złotej tacy szansy rywalom. Naprawdę myślę, że bardziej dosadne słowa niż te, którymi określałem zagranie Konrada Juszczyszyna, byłyby tu bardziej zasadne, jednak postaram się powściągnąć swoje emocje. Przyznam, że
to będzie jedno z tych pytań, które będzie mnie nurtowało do końca tego pojedynku, a mianowicie, co też wymyślił Konrad Juszczyszyn. Postaram się zadać mu to pytanie dla własnej ciekawości. Tym samym bracia piekarscy, teraz długi strzał na trójce i dość niewygodne złożenie z nad piątki. Ależ wyrzuciła ta łza trójkę, no to jest oczywiście błąd zawodnika, tu nie ma mowy o żadnych czarach, o żadnej wadzie stołu. Zobaczmy to jeszcze raz. Po prostu nie popisał się precyzją, należytą precyzją Konrad Piekarski i mogą oddychać z ulgą zawodnicy z Wrocławia, bo błąd, który popełnili, bardzo karygodny, karczemny błąd, nie zostanie przez nich okupiony zbyt wysoką ceną. Co więcej, dostali dobrą pozycję do trójki, z której świetnie skorzystał Mieszko, wycofując wiele do różowej kuli. Czwórki już nie ma na stole, teraz piątka przed Mieszkiem Fortuńskim. Konrad życzyłby sobie, by miał okazję zagrywać szóstkę do środka. Mieszko miał chyba inny koncept. Zobaczymy, na którą opcję zdecydują się panowie. Właściwie Mieszko, który będzie wykonywał ten strzał. Jedna banda, druga banda. I czy o to chodziło? Czy jest tam możliwość zagrywania zielonej bili do prawego środka? No na pewno Mieszko nie planował tego zderzenia białej z czarną. O tym jestem przekonany. Chyba panowie z Wrocławia rozważają jakieś zagranie defensywne, tak przynajmniej przykładał kij Konrad. Odprowadzają szóstkę w okolice dolnej bandy, a biała w zamyśle miała schować się za ósemką. To się nie udało, ale na pewno szansy na bezpośrednie wbicie nie mają bracia piekarscy. Zaraz przekonamy się, co też wymyślą, co też zagra Konrad Piekarski, na którego przyszła teraz kolej. Chyba dość centralnie mierzy w tę szóstkę. Tak jest. Czy to był dubel? To na pewno był dubel. Nie sądzę, żeby Konrad zaplanował, że zagra tak ryzykowną, odstawną, posyłając szóstkę w okolice łzy, licząc też na to, że biała tak idealnie schowa się za ósemką. Przyznam szczerze, że dziwnie rozgrywają pojedynek obie pary. Nie stronią od brawurowych, a wręcz nierozważnych i nielogicznych rozwiązań. No teraz Mieszko na pewno zaatakuje zieloną kulę po bandzie. Jest banda, ależ kolejny błąd. I to dość duży błąd, przyznam szczerze. No teraz już chyba po tej wymianie swoistych bilardowych uprzejmości, jeśli możemy w ten sposób określać sekwencję nielogicznych zagrań z obu stron, doczekamy się zwycięstwa w tej partii zawodników Sokółki. Już tylko trzy bile na stole. No nawet jeżeli ten kąt na siódemce nie jest idealny, to chyba Konrad wypracuje dogodną pozycję dla swojego brata. Tak jest, mocnym strzałem, ale ucieka ta biała. Myślę, że lepiej by było, gdyby Krystian mógł mieć tą białą zdecydowanie bardziej na wprost ósemki. Teraz będzie musiał skorzystać przynajmniej z jednej bandy, nisko przykłada kij. To nie będzie łatwy strzał, zapewniam Państwa. Ale jak sobie z nim poradzi Krystian Piekarski? Świetne wbicie, świetnie też zapracowała prawa rotacja na tej prawej bandzie. Idealna wręcz pozycja dla Konrada Piekarskiego. Mamy 2-1 po bardzo, przyznam szczerze, dziwnej partii. Krystian Piekarski właśnie otworzył czwartą partię, mamy 2-1. Świetne rozbicie Krystiana, wyborna pozycja do bili numer 1. A więc jeżeli stawialibyśmy u bookmachera, czy to będzie partia z kija, na pewno nie dostalibyśmy oferty dużej wygranej. Chociaż już dziwne rzeczy działy się na tym stole w wykonaniu zarówno zawodników z Wrocławia, jak i z Sokółki, jak na przykład strzał Konrada Piekarskiego teraz. No,
nie miał wygodnego złożenia do tej jedynki, no ale aż tak bardzo pomylić się na pozycjonowaniu. Przyznam szczerze, jestem w szoku. Dwójka jest jak najbardziej do wbicia, ale zdecydowanie łatwiej byłoby ją wbijać, gdyby biała znalazła się nieco wyżej na stole. Dolna rotacja. Świetnie radzi sobie Krystian Piekarski. Krystian, który przed tym pojedynkiem zdradził, że nie czuje do końca swojej gry w dniu dzisiejszym, że nie czuje pełnej kontroli nad swoimi zagraniami, że ciężko mu wyczuć siłę. Jednak tym razem dwukrotnie już, zdaje się, w tym meczu popisał się świetnymi strzałami, które ratują sytuację dla zawodników z Sokółki. Teraz ma dość mały kąt, ale zapracował zarówno siłą, jak i rotacją i udało mu się wypracować taką, powiedzmy, kompromisową pozycję do siódemki. Mogłoby być lepiej, ale nie wziąwszy pod uwagę kąt, jaki miał na bili zielonej. I czy teraz Konrad znów nie za lekko? No zdecydowanie troszeczkę za lekko chyba zagrywa Konrad Piekarski, chociaż tym razem przed Krystianem zdecydowanie łatwiejszy strzał niż tamta dwójka. Patrzę, jak przykłada kij, zastanawiam się, czy to nie będzie zagranie o dwie bandy. Jedna banda, druga banda, jednak miałem rację, jednak właśnie to był sposób na wypracowanie pozycji, chociaż zagrał Konrad Krystian Piekarski za mocno. Już widzieliśmy Mieszka, który myli się na podobnej kuli. Czy Konrad zrewanżuje się swoim rywalom tym samym? No na pewno zrobi wszystko, co w jego mocy, by tak się nie stało, ale czeka go ciężkie cięście. Chociaż o ile pamiętam, wczoraj Konrad w podobnej sytuacji zagrywał dubel. No tym razem jednak świetnie radzi sobie ze ścięciem dziewiątki do rogu. Tak, to wczoraj Konrad popisał się dublem w takiej sytuacji, jednak tym razem wymyślił lepsze rozwiązanie. Chociaż i wtedy popisał się skutecznością, mamy 3-1. Jesteśmy w partii numer 5, rozbicie Krystiana Piekarskiego. Mocno, dobrze skontrolowana biała. Przynajmniej jedna bila w łuzie. I zatrzymuje się jedynka, więc wydaje się na podstawie dwóch ostatnich rozbić Krystiana, że właśnie ten element ma dopracowany do perfekcji. To już drugi raz rzędu, kiedy biała zatrzymuje się w podobnym miejscu. Ciekaw jestem, czy to zrządzenie losu, czy to już jakieś prawo serii, czy też może faktycznie element treningów Konrada, przepraszam, Krystiana. W każdym razie, bez względu na to, dwa razy z rzędu dzięki rozbiciu starszego z braci Piekarskich, duet z Sokółki ma świetny układ, świetny z ich perspektywy, taki, który daje duże szanse na skończenie partii w jednym podejściu. Teraz ciut za mocno wycofuje Krystian białą po wbiciu dwójki, długi strzał przed Konradem i czy skutecznie? Tak jest. Zahaczyła co prawda trójka o bandę, ale ostatecznie wpadła do łzy. Ostatecznie też udało się wypracować wyśmienitą pozycję do czwórki. Teraz cofnięcie w okolice lewej długiej bandy. Jak z kątem na szóstce? Wydaje mi się, że jest dość dobry. Znowu dolna rotacja powinna załatwić sprawę. Ależ myli się Konrad Piekarski, proszę Państwa. Fatalne zagranie młodszego z braci Piekarskich. Zobaczmy to jeszcze raz. Miał tam dość dużo kąta, żeby miękkim zagraniem dolnej rotacji wyprowadzić białą na siódemkę. Pomylił się jednak na wbiciu. Co to oznacza dla zawodników z Wrocławia? No oznacza bardzo ważną z perspektywy przebiegu spotkania szansę na zniwelowanie strat. Pozycja do szóstki, no wymarzona może nie jest, ale na pewno daje nadzieję na pozostanie przy stole na przynajmniej 3 kolejne uderzenia. Wydaje mi się, że zagrywanie szóstki z górną rotacją, taką dość intensywną górną rotacją do prawej kieszeni, to jest jakiś pomysł. Wówczas biała wychodzi po dwóch bandach na górną połowę stołu. Wydaje mi się, że takie rozwiązanie nie wiąże się z ryzykiem umieszczenia białej w lewej łuzie. Zobaczymy, co też wymyśli Konrad.
No jest tam też kącik na to, by poszukać dolnej rotacji, ale wydaje mi się, że dolna rotacja sprawi, że biała powróci gdzieś w okolice środka stołu. Co prawda umożliwiając wbijanie siódemki, ale nie będzie to najwygodniejsza pozycja. Jeżeli szukać już tylko jednej bandy i dolnej rotacji, to trzeba by dodać do niej dużo także prawej, właśnie prawego fałsza. No zobaczymy, co wymyśli Konrad Juszczyszyn. Wydaje mi się, że to będzie właśnie prawy fałsz. A jednak w zupełnie drugą stronę grał i pomylił się na wbiciu, z jakim skutkiem, ale szczęśliwie chyba udaje mu się rozdzielić szóstkę i białą bilą numer 7. Śmieje się tam Mieszko, masz czego, to jest safe. No dużo teraz szczęścia dla zawodników ze Śląska. No trzy bile już tylko na stole, a więc o szukaniu skutecznego sejfa będzie ciężko. Chociaż o ile jest tam dostęp do tej zielonej kuli, można by chyba starać się tak zagrać właśnie szóstkę, by chować białą za siódemkę. Wydaje mi się jednak, że gdyby była szansa na takie zagranie, dużo wcześniej zauważyliby ją bracia piekarscy. Zobaczymy, czy jest szansa na dostęp do szóstki, czy też to będzie najpierw zagranie w bandę. Był dostęp do szóstki i to była próba wbicia. Nie ulega wątpliwości, że Krystian Piekarski starał się zagrać bardzo ofensywnie. Jednak zostawia szóstkę Mieszkowi. Ciekaw jestem, jakiej rotacji użyje Mieszko, by pozycjonować na siódemkę. A jednak górna rotacja, czyli było tam dość kąta. Toczy się ta biała. No mogłoby być ciut lepiej, mogłaby biała toczyć się nieco dalej. O, ale szczęście teraz Konrada Juszczyszyna. Udaje się wypracować idealną pozycję, jednak blisko tam było faulu. Ta biała była niebezpiecznie blisko białej. Przepraszam, niebezpiecznie blisko środkowej uzy. Mamy już 3-2. Poczuj przyjemność podróżowania z biurem Why Not Holidays. Oferty tylko sprawdzonych i rzetelnych organizatorów. Gwarancja bezpieczeństwa i najniższej ceny. Bon zakupowy gratis. Sprawdź na www.whynotholidays.pl. Sponsorem relacji jest firma Brześć, producent pieczywa cukierniczego. Na relację zaprasza Mac Marketing, dystrybutor zestawów bilardowych.
Poczuj przyjemność podróżowania z biurem Why Not Holidays. Oferty tylko sprawdzonych i rzetelnych organizatorów. Gwarancja bezpieczeństwa i najniższej ceny. Bon zakupowy gratis. Sprawdź na www.whynotholidays.pl. Przed nami partia numer 6. Po przerwie na życzenie zawodników Banda Club Sky Tower Wrocław rozbija Konrad Juszczyszyn. Jaki efekt? Wydaje mi się, że nie mam wszystkich kul na stole, że coś wpadło do łzy. Zobaczmy to na powtórce. Czyżbym jednak się mylił? Jednak któraś z kul wpadła, więc przy stole tym razem Mieszko, co też przed Mieszkiem. Nie wiem, czy starszy z zawodników z Wrocławia nie mierzy teraz kombinacji jedynki w ósemkę. Myślę, że to może być właśnie takie rozwiązanie. Myślę, że może być to też próba sejfa. Tak jest, to miał być sejf. Świetnie wykonany. Biała na stopa, co przytwierdziło ją niemalże do czwórki. Jedynka natomiast po trzech bandach chowa się właśnie za różową kulą. Bardzo dobre zagranie Mieszka Fortuńskiego. Od górnej bandy będzie zaliczał te bile Konrad Piekarski. No ciekaw jestem, co skłoniło go do takiej decyzji. Ależ to niewygodne złożenie do tego strzału spowodowało, iż pomylił się dość znacznie Konrad. Zagrał zamiast w jedynkę w kant środkowej kieszeni. A więc safe Mieszka przyniósł pożądany efekt w postaci w białej w dłoni. Rozmawiając z Mieszkiem udało mi się ustalić, że oni są zaskoczeni swoją dobrą dyspozycją w parach, że przygotowywali się co prawda, ale pewien stres oczywiście pojawił się, on paraliżował ich poczynania. Pamiętajmy, że zawodnicy z Wrocławia do fazy pucharowej awansowali, zdaje się, z lewej strony tabeli. A więc ciężko mieli wczoraj przeprawy, zdecydowanie więcej pojedynków. Tak jest, pokonali wczoraj 6-4 Nosan Galerię Hokielce w meczu awans. Drugi skład, czyli Tomasza Kapłana i Bartosza Rozwadowskiego. Mieszko był już bardzo szczęśliwy z powodu awansu do półfinału. Ciekaw zatem jestem, jak skomentuje na swoim fanpage'u na Facebooku potencjalny sukces, bądź też porażkę w finale. Wszyscy, którzy podzielają tę ciekawość, właściwie wszystkich, którzy podzielają tę ciekawość, zapraszam na fanpage Mieszka. Póki co panowie z klubu DSB Sky Tower, Banda Club Wrocław, chyba nie w tej kolejności wymieniłem tych sponsorów, mniejsza o to, wiadomo o kogo chodzi, świetnie rozwiązują układ. Teraz kluczowe pozycjonowanie na piątkę, która stoi w dość niewdzięcznym miejscu. Ależ myli się teraz Mieszko. Zdaje się, że ustalili z Konradem Juszczyszynem, iż lepiej będzie zagrywać piątkę w dół stołu, dlatego też Mieszko musiał zagrywać różową kulę do środka. Czy jest tam miejsce, by przepchnąć tę czwórkę do rogu? Nie mam pojęcia, przyznam. Najlepiej widzą to zawodnicy z Sokółki. Jeśli nie, można by szukać sejfa, chociaż ten, o którym za chwilę powiem, wymagałby ogromnej precyzji. Mam tu na myśli takie zagranie górną rotacją, by przykleić, dosłownie zatrzymać białą milimetr od piątki. Wtedy czwórka byłaby gdzieś na dolnej połowie stołu, a piątka odcinałaby do niej dostęp. Nie wiem, czy taki wariant w ogóle zaistniał w głowach zawodników Sokółki. Jest też jak najbardziej możliwość wbijania czwórki do lewego rogu, ale to już strzały, które rzadko się ogląda z uwagi na ich karkołomność. Przyznam szczerze, że ciężko mi na podstawie tego, co też mierzą zawodnicy LP Metal Fach Sokółka, aktualni wicemistrzowie Polski, ciężko mi wyrokować, co też zagrają, co też będą próbowali zagrać. To miał być save, całkiem pomysłowy. Intencja była taka, żeby schować białą za dziewiątkę, ale myślę, że zastawiają swoim rywalom strzał na czwórce, nie jest to strzał łatwy. Czwórka do środka. Jeżeli piątka nie przeszkadza tam, jeżeli piątka nie zmniejsza światła łzy, to niemal z automatu otrzymają zawodnicy z Wrocławia pozycję do
do kolejnej Billi. Za chwilę się jednak przekonamy. Zdaje się, że to Mieszko będzie zagrywał. A jednak chyba Konrad. W każdym razie jest oczywiście opcja zagrywania czwórki do rogu, chociaż nie sądzę, by górna rotacja miała tutaj zastosowanie, więc oj, dużo tej lewej rotacji i jak to się kończy? Faul Konrada Juszczyszyna, proszę Państwa, no przeszarżował trochę z fantazją Konrad, zobaczmy to. Całkiem niezły pomysł, ale zdecydowanie za mocne zagranie, chyba ciut za mało też dolnej rotacji, prawej rotacji. Tym samym przy stole bracia piekarscy, trzy bile przed nimi po tym, jak poradzili sobie z piątką. Bardzo dobry kąt na bili numer 6. Naprawdę dziwne błędy popełniają zawodnicy DSB. Banda Club Sky Tower Wrocław. Jest szóstka w wuzie, jest wyśmienita pozycja do ósemki. Chociaż chyba przeceniłem walor tego zagrania, chyba ta pozycja mogłaby być nieco lepsza, ale nie wydaje mi się, by Konrad Piekarski miał jakiekolwiek trudności z pozycjonowaniem na ostatnią bilę w tej partii. Chwyta kij w lewą rękę. Widać, jak wszechstronnym zawodnikiem jest Konrad, ale przecież to już gracz, który mimo młodego wieku, Konrad ma, zdaje się, 20 lat. A przynajmniej tyle skończył w tym roku, ile jeszcze nie skończył. To już zwycięzca rankingu, posiadacz samochodu. Skupmy się jednak na teraźniejszych wypadkach, bowiem jego brat wbija bilę numer 9. Pytanie tylko, z jakim efektem? No, bezbłędnie zagrywa Krystian Piekarski, dając reprezentowanej przez siebie parze prowadzenie 4-2. Jest rozbicie Konrada Piekarskiego. Za chwilę się przekonamy, ile mogą wykorzystać po tym strzale. Oj, biała wpadła do łzy. Przyznam, że nie wychwyciłem tego w pierwszej chwili. A układ na stole dość klarowny. Chyba Mieszko dostrzegł tam dość dużo miejsca obok tej szóstki, by wbijać jedynkę do lewej górnej kieszeni. Jeśli nie, no to szczerze wątpię, że ma to być kombinacja. Było tam wystarczająco dużo miejsca. Jest też chyba miejsce obok siedemki, by zagrywać dwójkę do środka. Na pewno tak. Inaczej Mieszko nie pozycjonowałby właśnie w ten sposób. Dwójka do środka, teraz trójka również do środka, tyle że przeciwległego. I o ile Mieszko poradzi sobie z czerwoną kulą, a to więcej niż pewne, to będziemy świadkami kombinacji w wykonaniu Konrada Juszczyszyna, bowiem nie wyobrażam sobie, by obok szóstki było dość miejsca na wbijanie bezpośrednio czwórki. Jest delikatna kombinacja, świetnie skontrolowane zbicie różowej i zielonej kuli. I zawodnicy z Wrocławia wciąż grze, wciąż w pełni kontrolując wypadki na stole. No teraz chyba, a nie, wydaje mi się, że jednak dobrze. Przez chwilę miałem wątpliwość, czy nie za daleko potoczyła się ta biała. Nawet jeśli, to świetnie radzi sobie z tym strzałem. Konrad Juszczyszyn odwdzięcza się swojemu partnerowi bardzo dobrym kątem na pozycjonowanie do dziewiątki. Jest ósemka już w uzie, jest wyborna pozycja do ostatniej kuli w tej partii. Chyba za chwilę będziemy mieli 3-4. Tak jest, rozbijać będzie Mieszko Fortuński.
Jest dobre rozbicie mieszka, jest bardzo skontrolowany strzał. Jest też dogodna pozycja do bili numer 2. Zobaczmy to jeszcze raz. Z tego, co udało mi się zarejestrować, bez powtórki, dwie bile w łzach. Czy coś jeszcze padło? Chyba nie. Nie, 7 kul wciąż na stole, dwójka do środka. I świetna pozycja do trójki po tym nie najłatwiejszym wcale pozycjonowaniu. Ale Konrad musiał idealnie dobrać siłę i musiał jeszcze troszeczkę popracować rotacją, tak żeby uczynić strzał, który przed mieszkiem możliwie najbardziej komfortowym. Teraz Konrad prosi partnera o bilę białą w okolicach środka stołu. Myślę, że Mieszko nie wywiązał się. Nie popisał się już na pewno tym strzałem. Zdecydowanie za mocno zagrywa tę górną rotację. I o ile czwórka nie przechodzi do lewej kieszeni, a nie przechodzi po tym, jak składa się do niej Konrad Juszczyszyn. Miałem mówić, że to nastręczy pewnych problemów, ale świetnie poradził sobie Konrad. Odzyskuje dla pary, którą reprezentuje, kontrolę nad wypadkami na stole. Już tylko trzy bile, z czego siódemka w łzie. No można się oczywiście zgubić na pozycjonowaniu, ale chyba limit niezrozumiałych błędów zawodnicy z Wrocławia już wykorzystali. Jedna banda, czy nie za mocno? Oj, szczęśliwie dość, nie chciał na pewno Konrad Juszczyszyn aż tak dokładnie precyzować. Mieszko takim dziubnięciem w górę białej bili posyła ją po dwóch bandach w idealne miejsce, z którego można wbijać dziewiątkę na remis. Świetnie radzi sobie Konrad Juszczyszyn, mamy 4-4, następną partię otworzy Mieszko. Po partii skija w wykonaniu zawodników DSB Banda Club Sky Tower Wrocław mamy 2-2. Czyżby teraz kolejna partia skija wisiała w powietrzu? Stoi dwójka w łzie, a więc wiele wskazuje na to, że o atak na nią pokuszą się Mieszko i Konrad Juszczyszyn. Ściślej rzecz ujmując, Konrad. Czy jest tam bezpośredni dostęp? Chyba tak. Dwójki już nie ma na stole, jest w łzie, jest też pozycja do trójki, no spory dość ten kącik. I wydaje mi się, że o ile Mieszko na co dzień doskonale radzi sobie z takimi strzałami, o tyle dzisiaj zdradzał mi, że troszeczkę nogi mu się uginają. Tym razem jednak perfekcyjnie zagrywa Mieszko Fortuński, wypracowuje doskonałą pozycję do kolejnej kuli dla swojego partnera. Oj, chyba kolejna partia skija stanie się za chwilę faktem. Przekonamy się o tym po najbliższych strzałach, maksymalnie 4. Jest już 6 w łzie, jest 7, chyba nawet na wprost. Oj, dość niewdzięczny ten kącik. Przyznam szczerze, troszeczkę wyrzucający do środka stołu, a to nie jest to miejsce optymalne na wbijanie potem ósemki, dlatego Mieszko wybrał wariant troszeczkę bardziej asekuracyjny, poprosił o pozycję do nieco trudniejszej ósemki. Konrad wydaje się, że doskonale wywiązał się z polecenia swojego partnera. I teraz, o ile Mieszko nie przeszarżuje z rotacją, nie przeszarżuje też siłą tego zagrania, bo nie ulega wątpliwości, że będzie grał górę, to partia numer 2 z rzędu skija powinna stać się faktem. Delikatnie toczy się ta biała i toczy się w doskonałe miejsce, jeżeli chodzi o wbijanie dziewiątki. Mostek na bandzie, ale to nie powinno przeszkodzić Konradowi Juszczyszynowi. I mamy prowadzenie zawodników z Wrocławia 5-4. Kolejną partię także otworzy Mieszko Fortuński. Thank you.
dziesiąta partia w tym pojedynku, dziesiąta z maksymalnie 13. Rozbicie Mieszka Fortuńskiego, jest przynajmniej jedna pila w buzie, wydaje mi się, że nawet dwie. Ale tym razem nie ma dogodnej pozycji na rozpoczęcie układu, zobaczmy. Sporo się tam działo, nie ulega wątpliwości, że trójka jest w buzie. Oprócz niej także jeszcze jedna kula, ale proszę zwrócić uwagę, że o ile w poprzednich partiach zawodnicy z Wrocławia mieli bardzo dogodną bilę na początek, o tyle teraz będą borykali się z tą jedynką. Nie ma mowy tutaj o bezpośrednim wbiciu. I wbrew temu, co mógłby sugerować kącik na tej jedynce, ciężko będzie zagrać dubel do prawego środka z uwagi na czwórkę, tak mi się przynajmniej wydaje. Ścinanie jedynki, no to już chyba by była zbytnia przesada. Widać, że Mieszko i Konrad Juszczyszyn pracują tutaj nad jakimś zagraniem defensywnym, nad jakimś sejfem. Wydaje mi się, że będą za wszelką cenę chcieli posłać jedynkę gdzieś tam na prawą górną partię, ćwiartkę, przepraszam, stołu, a jedynkę gdzieś za dziewiątkę. To miałoby sens w moim odczuciu. Jednak inny wariant. Jak to zapracowało wszystko? Oj, ależ błąd na tej odstawnej. Proszę zobaczyć, bracia piekarscy mają teraz możliwość zainaugurowania podejścia wbiciem. Nie będzie to strzał łatwy, ale dwójka stoi blisko łzy, więc specjalnie nie będzie trzeba się tutaj wysilać na szukanie jakiejś super precyzyjnej pozycji. Jak poradzi sobie Krystian Piekarski? Świetnie zagrywa Krystian Piekarski, fenomenalny strzał, perfekcyjne wbicie. No myślę, że pozycja nawet lepsza niż ta, której spodziewał się jego brat Konrad. Chociaż blisko tam było faulu, ale skupmy się nad tym, co się faktycznie dzieje. Porzućmy gdybania. Dwójka już w łuzie, jak do czwórki. No troszeczkę chyba za daleko przetoczył tę białą, ale nie bądźmy zbyt perfekcyjni. Nie bądźmy perfekcjonistami, na pewno z tym ustawieniem świetnie poradzą sobie bracia piekarscy. Jest teraz piątka. Oj, ciut za daleko chyba. Gdyby Krystian był bardziej na wprost zielonej kuli, na pewno byłoby mu łatwiej pozycjonować bez wysiłku na ósemkę, a tak będzie musiał chyba troszeczkę bardziej przyłożyć się do rotacji, którą zagra. Mocny strzał, biała od bandy, jest na bili numer 8. Ciekaw jestem, jak tam z kątem na czarnej kuli, w którą stronę będzie wyrzucał białą bilę. Na pewno jeżeli jakiś w ogóle kąt jest na ósemce, to jest go jak na lekarstwo. Jedna banda, druga banda, więc obejście stołu w wykonaniu Konrada Piekarskiego. Jak z siłą, gdzie też zatrzyma się biała. No zagrywa za mocno Konrad, chociaż oczywiście jest dość duża szansa na wbijanie tej dziewiątki. Jednak gdyby młodszy z braci Piekarski zagrał lżej, Krystianowi byłoby dużo łatwiej. To już druga w tym pojedynku taka bila, taka dziewiątka przed braćmi piekarskimi. Na razie do tej pory radzili sobie wybornie. A jak będzie teraz? Delikatnie i czy nie przecina? Je, centralnie w środek łzy. Bardzo dobre wbicie Krystiana Piekarskiego. Zobaczmy to jeszcze raz. Słuszny aplauz, który dało się słyszeć. Mamy 5-5. Konrad Piekarski otworzy partię 11. Poczuj przyjemność podróżowania z biurem Why Not Holidays. Oferty tylko sprawdzonych i rzetelnych organizatorów. Gwarancja bezpieczeństwa i najniższej ceny. Rozbicie Konrada już stało się faktem. Jedynka w łuzie, przynajmniej nie widzę tej żółtej kuli na stole. Tak jest, wpadła do środkowej kieszeni. Jak z pozycją do dwójki, no ta siódemka mogła przeszkodzić, ale chyba
chyba pomknęła wystarczająco daleko, by nie utrudniać dostępu do niebieskiej kuli braciom piekarskim. A więc tym razem to może oni popiszą się partią z kija. Jedna banda, druga banda. Jest całkiem dogodna pozycja do trójki. Bardzo ciekawie, bardzo dobrze wymyślił to wszystko Krystian Piekarski. Jeżeli teraz uda się uzyskać odpowiedni kąt na willi numer 4, to wszystko powinno potoczyć się zgodnie z planem Konrada Piekarskiego i jego brata Krystiana, a plan ten nie może być inny jak tylko zwycięstwo. Nie tylko w tej partii, ale także i w kolejnej. Teraz nisko przykłada kij Krystian. Zdaje się, że już dzisiaj silił się na próbę wyjścia na przeciwną stronę stołu z wykorzystaniem długiego cofnięcia i odbicia białej od krótkiej bandy, czyli tym razem taki wariant, czy też może zagra lżej, zostawiając większy kąt na szóstce. Jednak ten kąt był dość niewygodny, jak się okazuje, i Krystian robił co w jego mocy, by biała po tym strzale spoczęła możliwie najdalej od bandy. Całkiem nieźle poradził sobie z tym zamierzeniem. Ostrzejsze nieco cięcie na szóstce, ale cięcie, które niemal z automatu gwarantuje pozycję na siódemkę. Teraz sekwencja dłuższych strzałów przed braćmi piekarskimi. Jednak już tylko trzy bile na stole, jednak już coraz mniej tej koncentracji potrzeba. Jest kolejne dynamiczne zagranie Krystiana Piekarskiego. Tym razem bardzo dobre pozycjonowanie, świetna pozycja dla Konrada, który odwdzięcza się bratu tym samym, wystawiając mu dziewiątkę niemalże na wprost. Za chwilę 6-5. Po tym strzale Krystiana Piekarskiego dla Metal Fach LPS Opółka. Zakupowy gratis. Sprawdź na www.whynotholidays.pl. Jesteśmy już w partii 12. A idę o zakład, że Konrad Piekarski i jego brat zrobiliby co w ich mocy. Oddaliby wszystko, by była to partia ostatnia, bowiem taki rozwój wypadków gwarantuje im zwycięstwo w tym pojedynku. Udaje się pozostać przy stole za sprawą skutecznego rozbicia, a jednak za mało tych bil minęło minęło linię pola bazy. A więc mimo tego, iż jedna z kul spoczęła w wózie, to przy stole Mieszko Fortuński. Nieregulaminowe rozbicie, nie najczyściej trafił, jak się okazuje, Konrad Piekarski. Mieszko tutaj szukał sejfa. Jak to wychodzi? No wychodzi szczęśliwie dosyć. Przyznam szczerze, wydaje mi się, że jedynka miała zatrzymać się na tej dwójce, a nie ją minąć po kontakcie z bandą. Udaje się jednak sprawić, by biała schowała się za trójką i siódemką. Czy to będzie skok? No przyznam szczerze, że jest to wariant do rozważenia. I na taki decyduje się właśnie Krystian Piekarski. Wielce prawdopodobnym jest, że bez względu na sposób, w jaki biała trafi w jedynkę, żółta kula znajdzie drogę do środkowej łzy. Pytanie tylko, co potem stanie się z dwójką. Oj, za daleko skoczył Krystian Piekarski. Nie dość, że najpierw trafił w dwójkę, to jeszcze posłał białą do łzy. No troszeczkę przeszarżował z siłą tego zagrania. Wydawało się ono zdecydowanie prostsze. Wydawało się, że uda się je wykonać skutecznie. Być może nie do końca dobrze oceniliśmy ten strzał. Być może faktycznie ciężko było dobrać odpowiednią siłę do tego zagrania. No nie przekonamy się o tym. Wiemy jednak z całą pewnością, że zawodnicy z Wrocławia mają białą w dłoni i mają dość dogodny układ, bo wydaje mi się, że trójka bez problemu przechodzi do prawej narożnej łzy. Konrad Juszczyszyn znowu na granicy ryzyka, znowu bardzo blisko zagrywanej pili pozycjonuje i znowu udaje mu się zagrać skutecznie. Czy teraz Mieszko skutecznie? No, chyba ten kącik mógłby być nieco mniejszy na trójce.
Tak, gdyby nie siódemka przyklejona do czerwonej kuli, nie mielibyśmy zastrzeżeń, a tak nie jestem pewien, czy biała nie wpadnie w brązową kulę, wypaczając jej trajektorię. To wszystko w perspektywie pozycjonowania na bilę różową. Nie udało się uniknąć zbicia, ale jest świetna pozycja. Pytanie tylko, jak teraz będzie starał się pokierować białą bilę Mieszko Fortuński, bowiem ten kąt wyrzuca go w stronę zupełnie przeciwną niż ta, w którą chciałby, żeby kąt wyrzucał. Dlatego mocne zagranie o dwie bandy, trzy bandy. Świetnie radzi sobie Mieszko Fortuński, naprawdę to nie było łatwe zagranie. Wydaje mi się, że jest tam dostęp do piątki, że dziewiątka w żadnym stopniu nie przeszkadza. Kapitalnie naprawdę zagrał Mieszko Fortuński z lewą górną rotacją. Już tylko cztery bile na stole, tak mi się przynajmniej wydaje. Chyba, że gdzieś mi ósemka jeszcze się schowała za którymś z zawodników. Nie, wydaje mi się, że nie. I teraz jeden z najważniejszych strzałów w tej partii, jak to wie, czy nie w całym meczu, jeśli Mieszko go chybi. Spokojnie, delikatnie, jest świetne wbicie, jest doskonała pozycja do siódemki i wydaje się, że nieuchronnym powoli staje się fakt, iż wszystko rozstrzygnie się w ostatniej partii. No zobaczymy, jak poradzą sobie zawodnicy z Wrocławia z dwiema ostatnimi kulami. Siódemka już w buzie, wyborna pozycja do bili numer 9 i za chwilę będziemy mieli 6-6, tak właśnie się dzieje, ostatnia partia przed nami. Sponsorem relacji jest firma Brześć, producent pieczywa cukierniczego. Ostatnia partia, zawodnicy przybijają sobie piątki, życząc sobie powodzenia w ostatniej rozgrywce. Rozbija Konrad Juszczyszyn. Bardzo pewny strzał, bardzo skontrolowany, o ile mnie wzrok nie myli, trzy bile w łzach. Zobaczmy jeszcze raz to rozbicie. Widać, nie trzeba za każdym razem przykładać maksymalnej siły. Czwórka i szóstka na pewno. Wcześniej też jedna z bil. Zdaje się, że to była dwójka w kieszeni. No jest możliwość wbijania tej jedynki niemalże przez całą długość stołu, ale ciężko będzie pozycjonować na trójkę. Za chwilę się przekonamy, co też wymyślą zawodnicy z Wrocławia. Myślę, że do rozważenia jest opcja zagrania jedynki w bandę, dolną bandę, tak by potencjalnie skleiła się z siódemką i czwórką. Wówczas powstałby kąt, który wyrzuciłby białą pod długą prawą bandę. To mógłby być skuteczny save, ale nie twierdzę, że jest on łatwy do wykonania. Konrad i Mieszko zdają się sprawiać wrażenie, jakby rozważali możliwość wbijania jedynki do lewej narożnej kieszeni. No to by był strzał, który mógłby pogrzebać ich szanse na zwycięstwo w tym pojedynku, na zwycięstwo w Mistrzostwach Polski w parach, ale może to być także strzał, który da im właściwie tytuł. Jednak nie, jednak w prawo. Dolna rotacja. Ależ kapitalnie wbija Mieszko, jak z pozycją, ależ pech, proszę Państwa. Świetne naprawdę wbicie, bardzo dobry, ryzykowny pomysł. Pomysł, który był zapowiedzią widowiskowego zagrania, jednak za mało tej rotacji. Chociaż z drugiej strony, analizując strzał Mieszka, wydaje mi się, że za dużo było bocznej rotacji. To wszystko sprawiło, że biała zamiast ustawić się w miejscu dogodnym do wbijania trójki, schowała się za ósemką. A więc teraz zawodnicy z Wrocławia mierzyć się będą z trudnym sejfem, który sami sobie zgotowali. Ciekaw jestem, jak z tego wybrną. Dolna banda. Intencja jak najbardziej zrozumiała. Rodzi mi się w głowie jedynie pytanie, co chcą osiągnąć tym zagraniem. Bo przyznam szczerze, że po takim strzale nie jestem w stanie wyobrazić sobie
rozejścia trójki i białej, które zagwarantuje, iż bracia piekarscy będą w problemie mocno, ryzykownie, i jest pozycja do trójki dla Konrada Piekarskiego. Ciekaw jestem tylko, czy piątka przechodzi do prawej narożnej kieszeni, bo jeśli nie, to Konrad będzie musiał pozycjonować na dłuższy strzał do prawej górnej kieszeni. Zobaczymy, na razie jednak przed nim długa trójka. Bardzo dobrze radzi sobie z tym strzałem. I przyznam, że z tego ujęcia nie podejmę się oceny, co też się stało. Mieszko poderwał się tam, sam chciał sprawdzić. Wydaje mi się, że za mocno zagrywa Konrad Piekarski. Wydaje mi się, że to tym razem zawodnicy z Sokółki wpędzają się w tarapaty. Chociaż w ich przypadku zdecydowanie łatwiej będzie wyjść z tego sejfa i odpowiedzieć właściwie sejfem. Wystarczy zagrać pod odpowiednim kątem, z dolną rotacją czwórkę po bandzie, przepraszam, tak, czwórkę w piątkę, przepraszam, najmocniej po bandzie. Wtedy biała powinna przykleić się do siódemki. To mogłoby załatwić sprawę w końcówce tej partii, no ale chyba właśnie podobne rozwiązanie mierzy Krystian Piekarski. Z drugiej strony być może pokuszam się o poszukanie efektownego dubla w końcówce pojedynku, nie wiem. Za chwilę się przekonamy. Już złożył się Krystian. Przyznam szczerze, że nie mam pewności, o co chodziło w tym zagraniu. Wiem jednak, że nie udało się postawić sejfa Mieszkowi Fortuńskiemu. Jest także możliwość wbijania pomarańczowej kuli, ale jest to strzał bardzo trudny. Jeśli jednak uda się wykonać go skutecznie, to na stole pozostaną tylko trzy bile. Trzy bile, które będą dzieliły którąś z par od Mistrzostwa Polski. Jeżeli ten strzał będzie skuteczny, tą parą będzie para wrocławska. Nie wyobrażam sobie, by Mieszko odpuścił sobie atak na piątkę. To zawodnik usposobiony bardzo ofensywnie, który na początku tego sezonu zdradza sporą wiarę we własne umiejętności, wiarę, która, jak podkreśla, ma pomóc mu w zdobyciu tytułu. Atakował piątkę, ale pomylił się i wydaje mi się, że to jest błąd na wagę Mistrzostwa Polski, proszę Państwa. Bardzo, bardzo dogodna pozycja dla Konrada Piekarskiego na rozpoczęcie ostatniego już w tym meczu podejścia. Niewiele co prawda pomylił się Mieszko, no ale błąd to błąd. Błąd, który wyekspediował piątkę w okolice łzy. Już tylko trzy bile na stole. Chociaż niewdzięczny ten kącik na siódemce, jeśli chodzi o pozycjonowanie na czarną bilę. Dolna rotacja, pewnie będzie jej dość sporo. Ważą się losy, proszę Państwa, Mistrzostwa Polski w parach. Jest dobrze, jest bardzo dobrze. Świetna pozycja do ósemki, pozycja, która umożliwia proste pozycjonowanie na ostatnią kulę w tym meczu, w tym turnieju. Jeśli Konrad teraz wywiąże się z zadania, jakie postawił przed nim los, a więc pozycjonowanie na dziewiątkę, to bile na wagę Mistrzostwa Polski będzie wbijał Krystian Piekarski. Konrad zadbałby, a w łuzie, do której posłana zostanie bila z paskiem, nie było zbyt wielu kuli. Proszę Państwa, to jest ostatnia bila. Na niej rozegra się los Mistrzostwa Polski. Wbija Krystian Piekarski. Radzi sobie, mamy Mistrzów Polski. Konrad Piekarski, Krystian Piekarski do swojego srebra sprzed dwóch lat dorzucają tytuł mistrzowski. Wielkie brawa dla Mieszka i Konrada Juszczyszyna, którzy kończą rywalizację ze srebrem. I'm not looking at